żeby nie wszedł w kogoś. Matka generalna z jednego zgromadzenia zadzwoniła do mnie i mówi: ojcze, przyjechała siostra zakonna z misji i ma ogromny problem, ponieważ brała udział w egzorcyzmie. Tam ksiądz odprawił ten egzorcyzm, prosił ją, żeby ona się modliła, a on ją nie zabezpieczył poprzez modlitwę i od tej nocy, kiedy to się działo, ona rok już nie śpi. Nie jest w stanie zasnąć. I przyjechała do Polski na wakacje, kłębek nerwów, można powiedzieć, duchowy wrak już. I przyjechała na drugi dzień po tym telefonie matki, już rano była o 6, żeby odprawić modlitwę odcinającą ją od tego ducha, który ją dręczy. Spokojnie odjechała na misję. Dlatego egzorcyzm to nie jest publiczna sprawa. Dlatego ogranicza się. Proszę bardzo, jest matka, jest ojciec, ktoś bliski, niech będzie, niech się modlą, żeby oni się modlili wtedy. Trzęsą portkami. Normalnie trzęsą się cali jak osika. Bardziej płaczą niż ta osoba, która czasami tam wylewa łzy, ale to diabeł na różne sposoby i bluzga, i płacze, i udaje pokornego, że już wszystko dobrze, żeby tylko go nie wypędzić. Dlatego bardzo ostrożnie. Ja mam taką zawsze zasadę i mówię tym ludziom, którzy przychodzą, a przychodzą czasami 10 osób na dzień, czasami nie ma nikogo. To zależy też, jaki napływ jest pielgrzymów. Czasami dzwonią z daleka, bo wiedzą, że na Jasnej Górze zawsze jest, a w diecezji gdzieś tam jest ten egzorcysta, no jest wykładowcą, gdzieś wyjedzie, nie ma go, tu mogą przyjechać. I dlatego zawsze proponuję takim osobom spowiedź. Bez spowiedzi proszę do mnie nawet nie pukać. Dlaczego? Więcej niż połowa tych ludzi, którzy przychodzą do egzorcysty, potrzebują tylko dobrej spowiedzi. Wyrzucenia z siebie tego, co im leży na sercu, a może kiedyś coś zataili. Jakaś drobnostka. Jezus mówi, żeby być wiernym w drobnych rzeczach. Drobnostka wystarczy szatanowi, by cię totalnie niszczyć. Dlatego więcej niż połowa, proszę, do spowiedzi. A ja bym chciała tylko wody egzorcyzmowanej. A po co ci? A bo mnie tak strasznie tu męczy ten diabeł. No to chodź wyspowiadać. Ja do spowiedzi nie. To wody nie będzie. No po co ci ta woda? Duch. To jest bardzo istotne, żeby osoby, które są dręczone czy nękane przez tego złego ducha, żeby wewnętrznie się nawracali. Nawet osoby, które nie są w stanie, no bo nie dostaną rozgrzeszenia, bo żyją w takich związkach niesakramentalnych, w różnych duchowych bałaganach, ale też ich odsyłam do spowiedzi. Idź, wygadaj się tam, a niech ci nawet i opierniczy ten ksiądz, ale niech ci powie, na czym polega też twoje życie. Zupełnie inne podejście do życia. I jednego razu, patrzę, żeby nie przeholować, taka dziewczyna, większość przychodzi dziewczyn. Ze 4 chłopaków było tak mocno dotkniętych, ale zazwyczaj to od razu mi mówi: proszę ojca, bo byłem w Szczyrku, tam modlił się nade mną ksiądz, ale to nie był egzorcysta, tylko ci charyzmatycy. Modlił się ksiądz, trzymało mnie 8 mężczyzn, nie dali sobie rady. Tu w Częstochowie byłem u księdza Cyrana na modlitwach, trzymało 12, nie dali sobie rady. Jego tak słucha, mówi: wchodzę tam, byłem gdzieś, o, w grzechu nieczystym, byłem gdzieś, wchodziłem w religię wschodu i tak dalej. Mówi: co, ty swoje nie znasz, a tamte chcesz poznać, człowieku, gdzie ty tam, czego ty chcesz tam liznąć? I tego słucham, on odpowiada, ale słychać taką, w tym jego głosie taką pewność: o, ja tu też pokażę. No i ja sobie tak myślę: Boże, jak jego 12 trzymała, ja sam, co ja to biedak zrobię, to on mnie tu na szczępy rozniesie. I mówię do niego: słuchaj, 12 cię trzymało i nie dało rady, to co ja tu z tobą sam zrobię, po coś ty do mnie przyszedł? O, niech się ojciec pomodli. A byłeś już u egzorcysty? A byłem u ojca Kubika. To jest nasz ojciec na Jasnej Górze, już prawie 90 lat ma, poczciwina, staruszek. Jak on był u Kubika i Kubik żyje, no to modlimy się. I on klęknął i zaczynamy się modlić. I czuję, trzymając rękę ze stułem na głowie,
że ta jego skóra gdzieś tam zaczyna się tak jakoś prężyć. Ja mocniej przycisnąłem ręką i wszystko wróciło do normy. Ja mówię, ty się ze mną modl. I kiedy tak się dalej modlimy, skończyłem egzorcyzm, ja mówię, no i co teraz? Co chcesz mi powiedzieć? Przecież to nie jest opętanie. To po co ksiądz odprawiał egzorcyzm nade mną? Ja mówię, prosiłeś o to. Skoro mówisz, żeś opętany, w czasie modlitwy zaczyna się coś tam prężyć, a bo ksiądz mi nie pozwoli wejść w siebie, żebym nabrał mocy, bym się mógł rzucać. Gościu, nie tędy poszedł, tam Lubliniec jest, leczyć się. Jakaś psychiczna blokada. Co strasznego. I teraz opowiem wam wydarzenie z ostatnich dni, gdzie trzeba było też pisać do Stolicy Apostolskiej, przynajmniej ona przyszła do mnie. Ojcze, jestem w karach kościelnych, bo komunię świętą zbezcześciłam. Była taka sytuacja, że zadzwonił młody ksiądz, duszpasterz akademicki, mówi, ojcze, ratuj, bo mam dziewczynę opętaną. A ja mam taki dobry sposób, że zawsze tak idąc z nią, rozmawiamy z tą osobą i daję cudowny medalik, który też odprawiam, odmawiam modlitwę nad tymi przedmiotami kultu, taką modlitwę egzorcyzmu i kropię wodą egzorcyzmowaną. Taka osoba, jak jest opętana, nie jest w stanie przyjąć. Jak mnie się uda włożyć ten cudowny medalik do ręki i zacisnąć, to normalnie aż zostaje czerwona, sparzona ta dłoń i absolutnie przyjmie, odrzuca, krzyczy. No to wiem, że opętanie, nie? I ten, i idę z tą dziewczyną, idzie ksiądz, ja mówię, chodź, to będzie, jak co, to będziesz trzymał, no w dwóch może damy radę. I ja mówię, to masz na początek tutaj medalik, dam ci różaniec. A ona mi mówiła, w sadzce to głęboko. Ja mówię, ja sobie jak będę chciał, to wsadzę, no ale ty tam, ale medalik możesz wziąć, nie? Nie, ona nie potrzebuje, ale nie ma ani medalika, nie ma nic. Teraz młodzi często noszą różaniec na palcu, no to widzę, jakiś ten duch jest Boży w nich. A ona mi tak od razu odpowiada. A mówię, no to troszeczkę się pomodlimy nad tobą. A ona tak brzydko mówiła, po kija mamy się nad nią modlić. Szkoda czasu. No ale my się pomodlimy. A ty klękaj tu i módl się z nami. Nie, ja się nie będę modlić. No to mów chociaż ojcze nasz. Nie, nie będę mówić. No i tak po tej modlitwie wychodzę z tego mojego, tej mojej kapciorki, gdzie się modlimy i mówię do niej, wiesz co, jakbym ci kopa zasadził, i głupi ten ksiądz, że cię tu słucha. A ty go tak wodzisz za nos. Widać wyraźnie u ciebie, że jesteś niekochanym dzieckiem. I szukasz, i tak lata, żeby ten ksiądz się nad tobą litował. Szkoda jego czasu dla ciebie. I tak rozstaliśmy się. Dzwoni za dwa tygodnie i mówi, ojciec, chciałam pogadać. Mówię, o czym będziemy gadać? Chcesz mnie teraz wodzić za nos? Spadaj mi stąd. Przyszła. I wyobraźcie sobie, młoda dziewczyna chodzi gdzieś na spotkanie, jest w akademiku gdzieś tam, chodzi na to spotkanie do tych księży, chce być doceniona, zauważona, całą tą wspólnotę rozbija. Oni się modlą, by ona tam nie przychodziła. Ale ona przychodzi, no bo mówi, no fajna grupka i ale nie modli się z nimi. Tych księży, nawet tych spowiedników, którzy się tak pochylają nad nią, chcą jej pomóc, no nie szanuje, bo ich wyklnie tam, a w sadce to rozgrzeszenie. Ja nie chcę dzisiaj, nie? Ale byś pojechała tutaj, jakbyś do mnie przyszła. Ale byśmy gnali, byś widziała zaraz. I proszę sobie wyobrazić, że ona wtedy płacze i mówi, ojciec tak mówi, a ja mam taką sytuację w domu. Od początku pijaństwo. Najstarszy brat i ojciec piją. Jak przyjdą pijani do domu, to matka dla świętego spokoju, żeby nie grandzili, wysyłała ją do łóżka, do ojca i do tego brata. Cały czas wykorzystywana seksualnie. I ona w końcu poprosiła diabła, żeby jej dopomógł, bo wołała do Pana Boga, i nie było efektu. I odmówiła dwa razy jakąś inwokację do złego ducha i moment
Wspaniali ludzie się pojawili wokół niej.